Tutaj chyba wszyscy, nawet w swojej grupie odbiorczej, zgadzamy się, że wyobrażanie determinuje doświadczenie. To jest, myślę, dość prosty fakt. Mhm. Więc teraz, jeśli się na to zgadzamy, no to musimy zgodzić się z tym, że jest to działo się to w pełni, a nie tylko w jakiejś części. Więc czy ja mogę przestać sobie kogoś wyobrażać na dłuższą metę? No nie, mogę nie myśleć, że mam wujka z Australii od roku, ale jednak kiedy ktoś powie mi, o, jadę do Australii, to sobie pomyślę, o, jedziesz do Brisbane, no bo tam mieszka mój wujek. Mam to cały czas w świadomości. Więc ja, skoro ja wyobrażam, zawsze sobie wyobrażam kogoś jakoś, mam jakąś opinię o kimś, nawet kogoś widzę przez sekundę, już coś tam się maluje na podstawie jego ubioru na przykład, więc samo wyobrażanie zawsze determinuje doświadczenie, więc ja nie mogę na kogoś nie wpływać. Nie da się po prostu. Mhm. Eksperyment zróbmy myślowy. Idę do sklepu, mam zły humor. I jak kogoś, że mam zły humor, to ekspedientka jest dla mnie niemiła. Więc ja mogłem wpłynąć na jej wolę, skoro ona być może by chciała być miła. Z drugiej strony, idę do sklepu, mam dobry humor. Ekspedientka jest dla mnie miła, a być może chciałaby być niemiła. Nie da się tego zrobić i nie jesteśmy w stanie nawet tutaj potwierdzić, że inni ludzie mają zdolność wyobrażania, skoro wszystkie bodźce fizyczne, które do nas docierają, są efektem naszego wyobrażania. I to zakrawa trochę o solipsyzm, ale rzeczywiście nie mamy tutaj żadnego dowodu ani zaprzeczenia, więc jest szansa pół na pół, można by to tak powiedzieć. A co mówi o tym Neville? Neville nas zachęca, żeby wyobrażać sobie innych z miłością. Jak to jest opisane w Ewangelii, jedni drugich brzemiona noście. Zachęcani jesteśmy zawsze do tego, żeby wyobrażać sobie innych z życzliwością i to jest potwierdzane wielokrotnie. Na przykład w Księdze Koheleta 10-20 jest do tego zachęcanie poprzez implikacje. Nawet w myślach nie przeklinaj możnego i w sypialni nie złożysz królowi, bo ptactwo powietrze głos zaniesie, a to co skrzydlate doniesie słowa. To oczywiście jest metafora, że to się stanie. Tak? No, język starożytnych księga jest sprzed naszą erą jeszcze napisana. Skoro więc jest implikacja, żeby tego nie robić, bo się to stanie, no to znaczy, że możemy. A skoro co człowiek sieje, to i rządź będzie, no to nie możemy tego nie robić. Co mówi Neville? Neville posuwa się jeszcze krok dalej. Neville mówi, jeśli ja wyobrażam sobie kogoś w niedoskonałym stanie, to ja obrabowuję go z tego, kim mógłby w przeciwnym przypadku być. Widzę Menela, który siedzi pod moim blokiem codziennie, jak się stacza jeszcze bardziej, to ja go tak sobie wyobrażam i to za moją sprawą on jest utrzymywany w tym stanie, a nawet się w nim pogłębia. Dlatego moim zdaniem jest wyobrazić go sobie jako człowieka szczęśliwego. Widzę, że ktoś, że nie wiem, że mój kierownik ma w pracy, ma jakiś problem z rodziną, wyobraźmy sobie, że ta osoba jest i ma te jej problemy się skończyły, jest teraz szczęśliwa. Przykład, no co ja ostatnio zrobiłem, nawet tutaj podzielę się trochę. Wyobraziłem sobie, że osoba, która zarabia obecnie 4 tysiące, że zarabia 10, no i po tygodniu czy dwóch mi mówi, jako jeden z dwóch na 30 pracowników dostałem podwyżkę o 3 tysiące, bez większego wyraźnego powodu, bo znam, jakieś zlecenia były punktowane lepiej. Akurat takie rzadkie, które robię ja i mój kolega tylko. I ta osoba zarabia teraz 7 tysięcy. I czy ja ustaję w swojej wizji? Nie, bo zgodnie z listem do Filipian 3:13, bracia, ja twierdzę o sobie samym, że już to zdobyłem, ale to jedno czy nie, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, dążę ku nagrodzie, którą mamy obiecaną w Jezusie Chrystusie. I czy ja się załamuję, o nie, on miał zarabiać 10, a nie 7, a ja przecież... Nie, po prostu wyobrażam sobie dalej i nie ustaję w tym. Napieram na to wyobrażeniowo. Czuję, że to już jest i czuję radość, która byłaby moja, gdyby to było prawdą. I to się swobodnie rozwija, bo jak to jest napisane... W księdze Habakuka 2:3 każda wizja ma czas określony, a jeśli się spóźnia, ty jej wyczekuj, bo przyjdzie niechybnie, nie opóźni się wcale. Czyli Filip, można powiedzieć tak, że jeżeli tak, ja jako matka martwię się o moje dziecko, wysyłam te zamartwianie się, to wszystko w jego stronę i szkodzę mu. Tak, inni ludzie grają tylko role, które my im napisaliśmy. Dobra. Neville w... No. Tak? No mów. Okay. Neville w jednym z swoich wykładów, tam 2 lata czy 3 przed śmiercią powiedział, w wykładzie bezczelną zachwałeś, powiedział, że każdy człowiek jest swoim sługą, niewolnikiem, gotowym i zdolnym wyczynić twoją wolę. Ale za kilka zdań później powiedział, jak ważna jest złota zasada, czyli żeby zawsze wyobrażać sobie na fundamencie miłości. Więc co tu mamy w najbardziej dojrzałym już formie prawa, które przedstawił Neville? Przede wszystkim miłość, czyli złota zasada, zawsze umieszczać kogoś w stanie wyższym niż obecny. Nawet jeśli ja na przykład, nie wiem, ja chcę być z tą kobietą czy z tym mężczyzną w związku, no to jeśli ona, nie wiem, ma jakiegoś partnera, to sobie wyobrażam, że ten partner jest jeszcze szczęśliwszy, że ma jeszcze lepszą osobę. Tak samo, jeśli
ja chcę być kierownikiem, a to stanowisko jest zajęte obecnie w mojej firmie, to Devin mówi, no nie myśl sobie, że jemu coś się złego stanie, albo że coś tam będzie nie tak, po prostu wyobraź sobie, że jesteś tym kierownikiem, a jeśli zbudujesz to na fundamencie miłości i życzliwości, to siłą rzeczy z miłości nie może powstać jej przeciwieństwo, więc ta osoba znajdzie jeszcze lepszą sytuację życiową. No widzisz, teraz poruszyłeś bardzo fajny temat, bo właśnie chciałam się zapytać, a co jeśli na przykład ktoś mnie wkurzył i wiesz, i chce, żeby mu tam jakoś zaszkodzić? Możesz to zrobić, ale jest to nieopłacalne dla ciebie. A dlaczego? Ponieważ zawsze infekujesz się stanem, któremu się poddajesz. Zobacz, jeśli ja wyobrażę sobie, że teraz ty jako Grażyna masz, nie wiem, 3 razy więcej ludzi na live'ach i, nie wiem, zarabiasz 2 razy więcej, jesteś dużo szczęśliwsza, to aż ja sam się automatycznie uśmiechnę, bo to jest przyjemna wizja. A jeśli ja sobie wyobrażę, że złamiesz nogę i będę się tak cieszył złośliwie, bo cię nie lubię na przykład, no to jednak z tą ideą też się złączę mniej lub bardziej. Ja oczywiście w swoim życiu jako młody człowiek, bo to jednak od 16 czy 15 roku życia eksperymentuję z różnymi rzeczami i robiłem i jedno i drugie i tak przynosi to efekty zawsze zgodne z naszymi wyobrażeniami. Choć to nie jest tak, że jak pomyślę sobie coś złego o kimś, no to automatycznie coś złego stanie się mi. Nie, to tak nie działa. Mhm. Nie zawsze tak działa. O, zależy od tego też od konkretnych ustaw, nie ustawień, od konkretnej aranżacji naszego umysłu, które oczywiście możemy się zagłębić, ale nie mam na to czasu. Zależy to od tego, czy ja po prostu poddam się temu z perspektywy na przykład strachu, czy zrobię to tak lekko, pomyślę że coś nieprzyjemnego o kimś, o, a ten znowu pije na przykład, jako wracając do tego bezdomnego spod bloku przykładu. Ale czy to jest opłacalne tak robić? Nie. Dlaczego? Ponieważ ja poddając się takiemu stanowi, jednocześnie uniemożliwiam sobie wejście w ten przyjemny stan, a więc ograbiam się z tego, kim mógłbym sam być, bo jeśli ja bym sobie wyobraził tego człowieka jako szczęśliwego, to sam bym był w wyższym stanie poddając się mu, bym się zainfekował tym stanem szczęścia i coś by przyjemnego się stało mi, więc ja obrabowuję samego siebie wtedy, bez sensu. Nawet jeśli byłbym maksymalnie egoistycznym człowiekiem, najbardziej opłacalną opcją byłoby dla mnie wyobrażanie sobie z miłością. Niezależnie od tego, jak bardzo by mnie nie interesowało, czy inni w ogóle żyją. I tak najbardziej opłacalne jest wyobrażanie z miłością. Słuchaj, czyli teraz wyjaśniając, bo wiesz, jak ja czasami krążę po twojej grupie i patrzę tam na niektóre pytania, to mnie na przykład bardzo z pewnej strony zbulwersowało to, że tam, nie wiem, kobieta na przykład zgłasza się, że ona się rozstała z jakimś partnerem, pokłócili się i w ogóle, a ona teraz chce go sprowadzić i Filip, daj mi jakąś tam modlitwę po to, żebym on wrócił do mnie tak z otwartym serduchem. I u mnie się włączyło pierwsze co, to no kurczę, ale przecież ona ma wolną wolę, jak może ona w ogóle ingerować, że chce go ściągnąć. A ty mi widzisz, super teraz wszystko wytłumaczyłeś, że to chodzi o to, żeby przesyłać mu miłość, tak? Żeby przesyłać mu tak głęboką miłość i budować sobie wyobrażenie naszej wspólnej relacji na tak wysokim poziomie, że ponownie nasze ścieżki się ze sobą skrzyżują. Dobrze to rozumiem? Tak, tylko tutaj jeszcze bym doprecyzował, że zobacz, żebyśmy to wszyscy lepiej zrozumieli. Mhm. Mamy ten związek, tą panią i tego pana, tutaj weźmy ten przykład, o którym powiedziałaś i ta pani nagle zaczynają jej się myśli, a co jeśli on mnie nie kocha, a co jeśli on mnie zdradza, a może to tamto, może nie jestem idealna. I ona zmusiła go tym do odejścia. Myślę, że pogorszyła życie jemu i sobie. Mhm. Więc gdyby potem zabronić jej wyobrażać sobie, że naprawi swój umysł, no to byłoby bardzo okrutne wręcz bym powiedział. Bo skoro ona najpierw może go od siebie odpędzić swoimi nieprzyjemnymi myślami, a potem nie może się naprawić, żeby on wrócił, no byłoby to naprawdę okrutne. Zwłaszcza, że wcześniej była tego nieświadoma, a nagle się okazuje, że tak może to zrobić, ale no nie pozwalam ci. To no nie byłoby to, na pewno byłoby to nieprzyjemne dla tej pani. A tak naprawdę my nie zmieniamy nikogo. My nie zmieniamy absolutnie nikogo i na ktoś, kto mnie widzi, nie wiem, mój współlokator, czy moja mama, czy mój wujek, czy babcia, oni w ogóle mogą nie widzieć we mnie absolutnie żadnej zmiany. Bo cała zmiana odbywa się wewnątrz, w moim wyobrażaniu. I dopóki nie ukaże się to nie wyjdzie to na światło dzienne w postaci fizycznej obiektywizacji, nikt nie wie, co ja sobie myślę. Więc ja zmieniam tylko siebie, a jako, że wszyscy jesteśmy jednością, oklepane, bardzo wiem, ale muszę tutaj tego użyć, no to tym samym ta osoba jedynie potwierdza moją zmianę wewnętrzną. Ale to ja się zmieniłem. Ja nie myślałem w ogóle o niej, po prostu zmieniłem swoje wyobrażanie. Zróbmy kolejny eksperyment. Rozłóżmy sobie moment obecny. Co składa się na nasze życie? Nasze życie ma 2 składniki. Pierwszy, każdy moment naszego życia. Pierwsze jest takie, tak pierwszy składnik to są bodźce zmysłowe i świat fizyczny. Na niego mamy ograniczony wpływ. Nie mogę przełożyć ręki przez monitor,
nie mogę przejść przez ścianę, mogę przestawić na przykład o klawiaturę, mogę przestawić czy myszkę, ale nie mogę jej, nie wiem, spowodować, żeby miała 58 części w sekundę. Po prostu jest jedna część, jeden przedmiot. Nie mogę tak samo podskoczyć i znaleźć się na piętrze wyżej. To tak nie działa. No, świat fizyczny mamy ograniczoną, aczkolwiek jakąś władzę. A drugim składnikiem jest wyobrażenie. I trzeciego składnika nie ma. Ale zawsze w każdym momencie mam wyobrażenia i bodźce fizyczne, nic więcej. A więc nad wyobrażeniem mam już 100% władzy, co jest ciekawe. I to od niego powinienem rozpoczynać zmianę. Bo ja w każdej chwili mogę sobie wyobrazić na przykład, że nie wiem, że podróżuję po pustyni, mimo że jestem w Polsce. Że chodzę po księżycu, mimo że nie za bardzo jest to nawet możliwe. Wszystko jest zależne od tego, co sobie wyobrażam. I teraz zastanówmy się, czy ja chcę tej osoby, tej rzeczy, czy tego mieszkania samego w sobie, czy ja jednak chcę się czuć tak, jak uważam, że będę się czuł, gdy już to będę miał. Oczywiście, chodzi o uczucie. Dlaczego? Załóżmy, że chcę mieć moje wymarzone Ferrari. No dobra. No i teraz myję zęby. I w jaki sposób bodźce zmysłowe, pakiet bodźców zmysłowych, który otrzymuję, różni się w obu sytuacjach, gdy my je mamy, gdy nie mam. Nie różni się wcale. A więc dlaczego to doświadczenie jest inne? Ponieważ inne jest wyobrażanie. A więc myjąc zęby możesz jednocześnie mieć lub nie mieć Ferrari i to będzie taki sam moment, a różni się tylko to, co sobie myślisz. No i teraz... I w tej sytuacji naprawdę możesz w ułamku sekundy stać się osobą, którą chcesz. Tylko poprzez wyobrażanie. To jest ciekawe, to jest prawdziwe tworzenie swojego życia. I ktoś ci powie, nie, to tylko wyobrażenie, to tylko uda. No dobra, ale jeśli ja jestem w pracy przez 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, powiedzmy, jako dyrektor, no to mogę sobie, to całą resztę mojego życia, co charakteryzuje, że wiem, że nim jestem, tylko moje wyobrażanie, więc całą resztę swojego życia możesz być dyrektorem, kiedy normalnie byś nim nie był. Wyobrażanie, nic więcej. Ale oczywiście przychodzi tutaj do nas samo zdyscyplinowanie kierunku naszej uwagi. No bo zwykle nasza uwaga jest miotana to tu, to tam i jest, nasz umysł jest rozdrgany. A jest napisane w Nowym Testamencie, że człowiek o chwiejnym umyśle jest niestabilny we wszystkich swoich drogach. Dlatego jest to umiejętność, którą powinniśmy ćwiczyć. Zdyscyplinowanie naszego wyobrażania i opanowanie kierunku naszej uwagi. To jest taka tam sama dyscyplina jak każda inna i wymaga ona treningu, ale uważam, że jest to najważniejsza umiejętność, jaką człowiek może zdobyć na świecie, bo dzięki temu może poddać się dowolnemu stanowi, który zaowocuje fizycznym rezultatem. Super, właśnie potwierdzasz, że dokładnie to, o czym my zazwyczaj uczymy przy pracy czy z podświadomością, czy w ogóle, że masz się skupić na uczuciu, czego potrzebujesz, bo bardzo często jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, że ja bym chciała zarabiać tyle, ja bym chciała mieć pieniądze, ja bym chciała być w super relacji, ale tak naprawdę pod tymi słowami kryją się uczucia, które w danym momencie ci brakują, tak? Czyli nie wiem, pieniądze, poczucie bezpieczeństwa, tak? A to już jest jednak rozjechane całkowicie. I ty właśnie potwierdzasz, że chodzi o to, żeby wyszukać to poczucie, uczucie, które kryje się pod tym, żeby dostroić się do tego, co najbardziej jest nam potrzebne w życiu. Tak, jak bym się czuł, gdybym już był tą osobą, którą chcę być. I tyle. Dokładnie, super. Dobra, słuchaj, teraz mi wytłumacz porządnie, do czego korzysta, jak wykorzystuje się nożyce korekcyjne? Co to jest według Neville'a? Kiedy z tego się korzysta? Po co się z tego korzysta? Do czego one służą w ogóle? To jest jedna z technik Neville'a, które, no tak naprawdę wszystkie techniki, które on mówi, o których on mówi, to jest to samo, ale zaraz do tego przejdziemy. To jest jeden ze sposobów podejścia swojego umysłu, bo czasem mamy jakieś opory wobec danego sposobu, a wobec drugiego nie. W takiej sytuacji można użyć tego drugiego, żeby było nam łatwiej. To jest jedna z technik, o których on mówi i odnosi się ona do zmiany przeszłości w taki sposób, żeby zmieniła się nasza przyszłość. I to już mówię, o co tutaj chodzi, bo to brzmi trochę enigmatycznie. Więc tak, z czysto naturalnego punktu widzenia przeszłość i przyszłość są urojone. I dlaczego? Ponieważ zawsze, kiedy robisz coś albo podejmujesz coś, trwa chwila obecna. A zatem z perspektywy chwili obecnej przeszłość i przyszłość są czysto wyobrażeniem, są wyobrażeniem podejmowanym w chwili obecnej. Zatem to, że pokłóciłaś się wczoraj ze swoim chłopakiem, w obecnej chwili żyje tylko i wyłącznie, bo żaden bodziec ci o tym nie mówi, o czym już powiedzieliśmy sobie, żyje tylko i wyłącznie u ciebie wtedy, kiedy to sobie wyobrażasz. A zatem co stoi na przeszkodzie, żebyś wyobraziła sobie tą rozmowę nie jako kłótnię, a jako przyjemną pogawędkę. I wtedy, kiedy to zrobisz, przekonasz siebie do tego, że tak było, twój chłopak nie będzie dzisiaj czy jutro już dla ciebie obrażony, tylko będzie zachowywał się tak, jakbyście odbili nie kłótnię, tylko przyjemną pogawędkę.
W skrócie tak się to robi, do tego to służy. A dlaczego jest to takie samo jak wszystkie techniki Neville'a? Ponieważ czy to rewizja, czy pamiętam kiedy, czy to nożyce, czy to czyż to nie jest cudowne gdy, czy wizualizacja, to wszystko odnosi się do zmiany wyobrażenia samego siebie i otaczającego ci świata. I to zawsze na tym się opiera. No właśnie, więc to w tym tkwi cała nasza, bo jakby moc nie tkwi w samej technice, nie tkwi w jakiejś afirmacji, czy wizualizacji, czy czymkolwiek innym, nie. Moc zawsze jest, należy do Boga, czyli do naszej cudownej ludzkiej wyobraźni. Ja łamam jakąś koncepcję i łączę ją ze swoim ja jestem. I to jest to symbolika tego imienia Boga, czyli Jod, He, Waw, He. Jod to jest bycie samo w sobie, He to jest koncepcja, Waw to jest symbol gwoździa, i które łączy to w jedno, i He to jest ponowne wyrażenie tej koncepcji. To są te hebrajskie litery. To jest pierwsza, szósta i dziesiąta, ile pamiętam. I czternasta. I to wiadomo, że te litery hebrajskie mają swoje znaczenie. Więc Biblia jest naszpigowana symboliką i opowiada nam tą samą historię na bardzo wiele sposobów. I jeśli my chcemy poddać się, coś zmienić w swoim życiu i na przykład wybraliśmy nożyce korekcyjne, no co konkretnie powinniśmy zrobić, tak praktycznie? Okej, okay, kładę się na łóżku, zamykam oczy, wyciszam się i wczuwam się w scenę, przeżywam swój dzień. Powiedzmy, że trzymałem się tej wczorajszej kłótni z chłopakiem. Przeżywam swój dzień po kolei i gdy dochodzę do kłótni z chłopakiem, oczywiście robię to mentalnie. Nie kłócę się z nim, tylko odbywam z nim tą przyjemną pogawędkę i przechodzę dalej do swojego dnia. I robię to w kółko, aż zasnę albo aż samo zaspokoję swoje pragnienie poprzez wyobrażenie, jeśli przekonam samego siebie.